Dobra muzyka, radosne nastroje i przede wszystkim szampan i fajerwerki to nieodzowne elementy świętowania nadejścia nowego roku. Większość Pilan tradycyjnie noc sylwestrową spędzi w gronie najbliższych. Z rodziną, oczywiście z rodziną. Będzie wesoło, jak rodzina się zjedzie, nie? Na prywatce u znajomych. Będę siedziała z wnukami, z córką i z moim mężem. W domu jak zawsze, jak co roku. Dla tych, którzy będą mieli już dosyć imprezowania w czterech ścianach, miasto organizuje imprezę na placu Staszica. Zabawa rozpocznie się o godzinie 22.30 w rytmach boogie-woogie oraz muzyki popularnej i potrwa do godziny pierwszej. Oczywiście o północy nie zabraknie pokazów fajerwerków. Najciekawszy fragment tej imprezy to są zawsze fajerwerki. Chętnie wszyscy przychodzą i oglądają pokaz, który myślę, że w tym roku będzie inny, wyjątkowy, będzie ciekawszy, będzie bardziej taki barwny i widowiskowy. Wielu jednak zamiast tylko patrzeć o północy w niebo, postanowi na własną rękę zaprezentować swój wystrzałowy pokaz. Przychodzą osoby w wieku od 20 do 40 lat, przeważnie mężczyźni, i jest też duże zainteresowanie ze strony dzieci niepełnoletnich, ale oczywiście nie sprzedajemy, muszą przychodzić z rodzicami. A to właśnie te młode osoby często bez nadzoru rodziców odpalają petardy. Niestety w wielu przypadkach kończy się to tragicznie, a ci nieostrożni nowy rok witają na oddziale ratunkowym. Dzieci, które używają, bawią się tym, nie są pilnowane przez rodziców. I często dochodzi do wypadków polegających na oderwaniu palców lub części palców, poparzeniach, uszkodzeniach gałki ocznej. No i niestety może kończyć się to też trwałym kalectwem. Takiego powitania nowego roku nikt jednak nie chce. Dlatego podczas sylwestrowej nocy musimy pamiętać o tym, aby była ona nie tylko taneczna i radosna, ale również bezpieczna.